Rozwiąż równanie. 2x kwadrat plus 3 równa się 75. Więc przed nami jest równanie kwadratowe, ale dosyć szczególnej postaci, dlatego że jest tylko x kwadrat i wyraz wolny nie ma x. Jakie jest najprostsze równanie kwadratowe, które byśmy potrafili rozwiązać? Na przykład x kwadrat równe 4. To jest proste równanie kwadratowe. Jakie ono ma rozwiązanie? No z pewnością x równe 2, tak, bo 4, tak, bo 2 do kwadratu to jest 4, ale to nie jest jedyne rozwiązanie, prawda? Lub drugie rozwiązanie byłoby x równe minus 2, tak? Czyli 2 to jest, czyli x to jest pierwiastek z 4 lub x to jest minus pierwiastek z 4, prawda? Obie te liczby, zarówno pierwiastek z 4, czyli 2, jak i minus pierwiastek z 4, mają tę własność, że podniesione do kwadratu dają 4. Czyli wracając do naszego równania, no chcielibyśmy zapisać to równanie w takiej postaci. Czyli co? Po pierwsze byśmy przerzucili 3 na drugą stronę, czyli od obu stron tego równania odejmiemy sobie 3. Po lewej stronie zostanie nam 2x kwadrat, to jest 75 minus 3, czyli 72. I co? I teraz jeszcze podzielimy sobie obie strony przez 2. No, wtedy dostaniemy równanie tej postaci. Wobec tego po lewej stronie zostanie nam x kwadrat, a po drugiej 72 przez 2, czyli 36. I pierwiastek z 36 to jest 6. Czyli wobec tego x jest pierwiastek z 36, czyli 6, lub x jest minus pierwiastek z 36, czyli minus 6. Znaczy zawsze takie równanie x do kwadratu równe pewnej liczbie dodatniej, zawsze ma dwa rozwiązania, pierwiastek z tej liczby i minus pierwiastek z tej liczby. No sprawdźmy jeszcze, że rzeczywiście te dwie liczby spełniają nasze równanie, czyli tak, sprawdzamy sobie, czyli liczymy 2 razy 6 do kwadratu plus 3, to jest 2 razy 36 plus 3, czyli 72 plus 3, czyli 75 i to jest w porządku i 2 razy minus 6 do kwadratu plus 3, no to jest 2, minus 6 do kwadratu to jest również 36 i dostajemy to samo co tutaj, czyli 72 plus 3, czyli 75 i rzeczywiście obie te liczby spełniają nasze równanie.